Dzień dobry Państwu, adwokat Jarosław Ziobrowski. Witam w kolejnym programie Podatkowy Zawrót Głowy. Moim i Państwa gościem jest Jakub Panocki, współwłaściciel biura rachunkowego Korekt. Dzień dobry Państwu. Cześć. Dzień dobry Jakub, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałem z Tobą porozmawiać dzisiaj o innym temacie niż zwykle rozmawiam ze swoimi gośćmi, ale gdzieś związany na pewno z kwestiami podatkowymi, o współpracy podatników z biurami rachunkowymi. Chciałem Cię wypytać, jak wygląda współpraca z punktu widzenia prowadzenia biura rachunkowego, na co zwracać uwagę przy wyborze biura rachunkowego, jak interpretować umowy z biurami rachunkowymi, od czego możemy oczekiwać od biura rachunkowego. Chciałbym, żebyś się podzielił swoim doświadczeniem. Chciałbym, żebyś też opowiadał nam trochę o tym, jakie błędy popełniają podatnicy w kontaktach z biurami rachunkowymi i jak się tego wystrzegać. Myślę, że możemy zacząć od podstawowego pytania, jakie biuro rachunkowe wybrać i czy czasami nie lepiej jednak zatrudnić księgowego na pełen etat czy na pół u nas w firmie. Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia i swojego doświadczenia? No tutaj odpowiedź jak na większość pytań jest, to zależy kto ma jakie potrzeby. Wybór biura rachunkowego no to raczej nie powinien być przypadkowy, powinien być poprzedzony jakimś rozeznaniem. W dużej mierze to się odbywa na zasadach polecenia, że ze znajomymi, którzy prowadzą różnego typu biznesy, jak są zadowoleni z księgowości, no to polecają mu dalej. Czyli zawsze warto zapytać naszego kontrahenta, współpracownika albo znajomego, czy ma biuro rachunkowe do polecenia, prawda? Jeżeli mamy taką możliwość, to jak najbardziej, ponieważ ja ze swojego doświadczenia wiem, no ja w biurze rachunkowym pracuję już około 8 lat, a tak współpracowałem wcześniej jeszcze dłużej. Biuro rachunkowe, z którym współpracuję, które jakby współprowadzę aktualnie, istnieje już na rynku ponad 25 lat, myślę, że spokojnie, bo to sięga połowy lat 90. jego początek. Więc mamy duże doświadczenie. Niektórzy klienci są z nami praktycznie od początku. Tak, więc niektórzy klienci już jakby kończą swoje biznesy przy nas, ale nie z powodu tego, że bankrutują, tylko z powodu tego, że już po prostu osiągają wiek taki, że nie ma sensu dalej tego prowadzić. Więc tak, biuro rachunkowe, no na pewno warto jest sprawdzić, jak długo istnieje. Tak? Jeżeli jest jakieś świeże biuro rachunkowe, no to może wchodzimy na nieznany grunt. Tak? Nie można powiedzieć, że ono będzie złe z założenia, ale nie wiemy, nie znamy jak ono pracuje, chyba że to jest jakieś biuro rachunkowe, które wiemy, że zostało założone przez ludzi, którzy pracowali gdzieś tam w biurze. A myślę, że możemy poprosić biuro rachunkowe o jakieś rekomendacje innych klientów? Jest taka praktyka na rynku? Czy spotkałeś się, że przyszedł nowy klient, powiedział: chcę z Wami współpracować, ale pokażcie mi rekomendacje innych klientów, czy nie zdarza się raczej? Ja się z czymś takim nie spotkałem. Bardziej klienci pytają się o to, czy mamy doświadczenie w konkretnej branży. Okay. Czyli, bo każda branża jest specyficzna, tak? Nie jesteśmy w stanie znać się na wszystkim. No właśnie, to jak gdyby ciekawy wątek jest. Jeżeli mam już z polecenia, ja też jestem zwolennikiem, że zawsze dobrze popytać naszych znajomych, współpracowników czy kontrahentów odnośnie polecenia dobrego biura rachunkowego, ale jest to pierwsze spotkanie, o co pytać biuro rachunkowe przed nawiązaniem współpracy? Takich pięć najważniejszych Pięć najważniejszych, no to przede wszystkim, czy branża jest odpowiednia, czy znana jest specyfika działalności, tak? No tak, bo to też jest dobry wątek, dlatego że nie każde biuro rachunkowe na przykład rozlicza, nie wiem, kryptowaluty i obrót kryptowalutami, na przykład pewnie, tak? Chociażby, tak. Albo e-commerce też jest specyfika księgowania, tak? Jeszcze może bardziej podstawową rzeczą jest to, czy po prostu biuro rachunkowe będzie w stanie obsłużyć dany biznes, tak? Bo jedna firma, powiedzmy, może być obsłużona w wymiarze tam, nie wiem, 3 dni w miesiącu wymagać takiej pracochłonności u jednej osoby, a inna firma może wymagać, nie wiem, praktycznie zaangażowania na pełny etat 3 osób. Tak? Okej, okay, czyli mamy pytanie o to, czy jesteś się w stanie sprostać branży, z którą przyszedłem do Was. Kolejne pytanie o zasoby. Czy zasoby, prawda? Tak, czy biuro rachunkowe dysponuje odpowiednimi zasobami, bo często zdarza się tak, że
no ktoś zbyt optymistycznie podejdzie do tematu albo nie oszacuje we właściwy sposób pracochłonności takiej, która ta pracochłonność w ostatnich latach bardzo urosła, pomimo tego, że mamy dużą dostępność różnych cyfrowych pomimo narzędzi. Elektronizacji, tak, tak. To jednak ilość obowiązków sprawozdawczych i jakby skrupulatność w wypełnianiu tego i komplikacja tego wszystkiego no, powoduje to, że ta pracochłonność wzrosła. Kolejną sprawą ważną jest to właśnie, czy biuro stosuje jakieś nowoczesne narzędzia, tak? Czy jest obowiązek i konieczność dostarczania dokumentów dalej papierowo, czy no właśnie, a te elektronicznie? nowoczesne udoskonalenia narzędzia, jakie mogą być? Co, od czego możemy oczekiwać? My w aktualnie, ja tak powiem ze swojego przykładu, no ale wiem jak to też w innych biurach wygląda, to tak, no przede wszystkim tu dużo zmieniła pandemia, całe no zamknięcie. No tak, to się itd. też klienci nauczyli też. Wtedy w zasadzie niejako sytuacja wymusiła przejście na obieg elektroniczny. Tak? My od tamtego czasu do czasu COVID-a spotykaliśmy się z klientami, klienci przychodzili, przynosili dokumenty. Teraz to jest sporadyczne. My w zasadzie moglibyśmy pracować wszyscy zdalnie, bo te dokumenty spływają do nas elektronicznie. Głównie, tak? Więc jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia, no to przede wszystkim dostarczanie dokumentów elektronicznie, ale są różne metody, tak? No można po prostu dostarczać skany, które w biurze są drukowane i wprowadzane ręcznie, ale jest całe mnóstwo narzędzi i coraz więcej różnego typu systemów już ma bazowo zaszyte w sobie te tak zwane OCR-y, czyli po prostu, nie wiem, jakiś moduł, który pozwala odczytać i zaksięgować dokument. I idzie to w tą stronę zdecydowanie bardziej, że klientowi często zamiast właśnie, nie wiem, prosić o przysłanie dokumentów mailem, po prostu udostępnia się końcówkę taką, która się zakłada się tak jakby dedykowany adres mailowy dla niego i on wrzuca już do systemu dokumenty, które tam jest może wstępnie opisać, zadekretować. On też ma wtedy wgląd w te dokumenty w każdej chwili, czyli ma takie swoje archiwum. Tak? Jasne. Wtedy przechodzimy na elektroniczne dokumenty. W bardziej zaawansowanych systemach no mamy możliwość w ogóle udostępnienia klientowi wglądu jakiegoś w księgi, w raporty i tak dalej. Z tym, że ja tak ze swojego doświadczenia wiem, że klienci od biur rachunkowych coraz częściej oczekują tego raportowania, ale jeszcze nie na zasadzie takiej, że gdzieś tam się potrzebują zalogować do systemu, coś sobie w nim sprawdzić. Natomiast na pewno takie możliwości istnieją. Tak? Okej. Jeszcze o co warto zapytać? Kolejny wątek no to jest taki, że właśnie to co wspomniałem, raportowanie. Tak? Teraz księgowość poza policzeniem podatków i podaniem kwot i wysłaniem deklaracji ZUS-owskich i podatkowych, no, księgowość przede wszystkim to jest według mnie takie źródło informacji też o firmie, o zarządzaniu, które są użyteczne przy zarządzaniu firmą. Tak? Mhm. Więc ja zawsze tak jakby z klientami też staram się, ja klientów staram się z drugiej strony pytać, czy oni będą potrzebowali jakieś informacje zarządcze, tak? Tego typu, bo pod tym kątem też możemy jakoś ich wspierać. Tak? To jest myślę cenna sprawa, która coraz bardziej się upowszechnia, też tak jakby klienci zaczynają widzieć korzyści z tego, że biuro rachunkowe potrafi to zrobić. Tak? Kolejną sprawą, która jest istotna z punktu, no to też można, klient powinien się zapytać, czy nie wiem, czy były jakieś kontrole, czy mamy dobre kontakty z urzędami. To często pytają się o to klienci też, czy mamy dobre kontakty z urzędami. No tak, ale teraz już jak gdyby w dzisiejszych czasach ktoś jak mi mówi, że ma dobre kontakty z urzędem skarbowym, no to tak podchodzę do tego sceptycznie, no bo oczywiście to, że biuro rachunkowe potrafi zadzwonić i porozmawiać, to jest super, ale myślę, że nikt już w dzisiejszych czasach nie jest w stanie załatwić różnych rzeczy w urzędzie, tylko robi się to po prostu zgodnie z przepisami, zgodnie z właściwym trybem, prawda? To prawda, aczkolwiek no, jest jeszcze takie coś, jak taka, dobrze wiesz, taka praktyka zawodowa, także że po prostu część rzeczy się załatwia pismami oficjalnie, ale część rzeczy można załatwić poprzez po prostu, nie wiem, telefon do urzędu, znaczy, ustalenie i tak ja dalej. Wiem, wiem, że też czasami jest tak, że jak dzwoni osoba z tego biura rachunkowego, to też urzędnik wie, okej, no jakby oni są rozsądni,
są, robią wszystko zgodnie z przepisami, więc warto z nimi porozmawiać i wejść w dyskusję. To zgadzam się z tobą. Tak, bo no, dużo rzeczy można wyjaśnić na etapie takim jeszcze, zanim się coś wydarzy, tak? No bo każdy popełnia jakieś błędy i one nie są intencjonalne, czy tam w celu popełnienia przestępstwa, tak? Można powiedzieć, że biuro rachunkowe jest czasami wizytówką tego klienta, że klient wybrał dobre biuro rachunkowe, solidne, w związku z tym ten urzędnik też może podejść do tego klienta, może nie bardziej łaskawie, ale będzie patrzył, że okej, to biuro rachunkowe stoi za tym klientem, więc jest wiarygodny klient też, prawda? Tak, my też dużo więcej rozumiemy tak jakby z tych rzeczy i dużo szybciej jesteśmy w stanie pewne rzeczy wyjaśnić z urzędem, niż klient po prostu, który tam by musiał od zera wszystko poznawać. Jakie jeszcze? O co warto zapytać? No myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, zespół. Ja myślę, że jeszcze są dwie kwestie, które nie poruszyłeś, które są ważne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Ubezpieczenie. Tak, to jest jakby dla mnie taka kwestia mocno oczywista generalnie rzecz biorąc. Ale nie dla każdego z punktu widzenia kogoś, kto przychodzi i wybiera biuro rachunkowe. Zdarzają mi się klienci, którzy przyszli i gdzieś się jakimś z biurem rachunkowym, mówię, a czy sprawdzaliście państwo, że biuro rachunkowe ma polisę? No nie sprawdzaliśmy. Myślę, że też od tego warto zacząć, prawda? To ja w ogóle nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu, tak? W zasadzie coraz jakiegokolwiek w dzisiejszych czasach bez ubezpieczenia, tym bardziej biuro rachunkowe, gdzie tak naprawdę często duże kwoty wchodzą w grę, tak? Odsetki są wysokie, jakieś karne domiary również. No, nam się jeszcze szczęśliwie nie zdarzyły jakieś takie sprawy, żebyśmy musieli sięgać zaglądać do polisy, tak? Natomiast polisę oczywiście mamy. Polisa też jest ważne, żeby ta polisa była kompleksowa, tak? Bo ubezpieczyciele, biuro rachunkowe może kupić to minimalne obowiązkowe OC, ale polisa może nie, bo nie wiem, one są tam, są różne wyłączenia, tak? Czy, no zgadza się. Dotyczące VAT-u, dotyczące spraw kadrowych, dotyczące no, różnych istotnych bardzo kwestii, które tutaj a potem na koniec dnia okaże się, że ta polisa nie pokrywa tego, co klient oczekiwał, tak że będzie pokrywać. No to też jest ważne, tak? I jeszcze jedna kwestia chyba uciekła. Też widzę to ze swojego doświadczenia, klienci przychodzą i narzekają na biuro rachunkowe, że biuro rachunkowe nie doradza. Ja zawsze mówię, biuro rachunkowe jest od rachunkowości, a nie od doradztwa podatkowego. Myślę, że warto też, nawiązując współpracę, zapytać, czy świadczycie dodatkowo obok albo w ramach abonamentu doradztwo podatkowe, prawda? Ja, no tak, to się też zmienia, bo klienci, przepraszam, że ci przerwę, bo klienci mają oczekiwanie, że skoro jest biuro rachunkowe, to też będzie doradzać podatkowo, a tak chyba nie jest do końca. To jest takie jeszcze chyba z poprzednich lat taki zwyczaj, który tam się zazwyczaj zaczyna, księgowa kolegi to coś tam, czy kolega to rozlicza w działalności, takie rzeczy, czy coś takiego. Generalnie rzecz biorąc, tak, mimo że no, to takie powiedzmy z ustawowe jakieś czynności doradztwa podatkowego możemy świadczyć jako biuro rachunkowe, ale tak jak wcześniej wspominaliśmy, te przepisy się tak pokomplikowały, że nie jesteśmy w stanie też jakby być ze wszystkim 100% na bieżąco i rzetelnie doradzić. Tak? Także jeżeli my mamy jakieś tematy takie trudniejsze, to właśnie zawsze zachęcamy do skorzystania z usługi doradcy podatkowego, tak? który te tematy ma dużo lepiej obeznane i po prostu pewne rzeczy trzeba ustawić przed ich zrealizowaniem. Tak? To jest bardzo dobre podejście, bo też czasami klienci trafiają, że biuro rachunkowe doradziło coś 2-3 lata temu i ten błąd jest cały czas powielany, bo księgowa powiedziała, że taką stawkę trzeba zastosować. Tak, i potem się okazuje, że stawka jest zła, mówię o stawce VAT, albo rozwiązanie, które tam zaproponowała księgowa, czy księgowe biura rachunkowe jest błędne, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Przechodzimy do biura rachunkowego, warto zapytać, czy macie w abonamencie też doradztwo podatkowe? Jeżeli nie, to też nie jest nic złego, no bo to chodzi o to, żeby mieć taką świadomość, a nie żeby potem narzekać na to, że biuro rachunkowe nie doradzało, prawda? Ja nawet, jeżeli to nie jest jakieś duże biuro, które dysponuje zespołem tam specjalistów, którzy tak siedzą i jakby są na potrzeby tego biura zatrudnieni, to nawet jeżeli by było biuro, no chyba że biuro jest prowadzone przez doradcę podatkowego, tak, ale to chodzi o to, żeby ten doradca podatkowy był czynny, aktywny zawodowo i na bieżąco ze wszystkim, tak? Więc jeżeli jakieś biuro mniej renomowane, powiedzmy, będzie twierdziło, że oni wszystko są w stanie zrobić,
No to też tam jakaś lampka się powinna zapalić, że może to być za bardzo jakiś tak nie do końca profesjonalnie, tak? Lub też może by warto było te rozwiązania, które oni będą proponować, z kimś skonsultować, tak? Myślę, że na koniec też przy wyborze biura rachunkowego, tego pewnie nie powiesz, ja to mogę powiedzieć, ale nie można sugerować się ceną. Znaczy, jeżeli usługi są tanie, to niestety w tak specjalistycznym dziedzinie jak doradztwo podatkowe czy prowadzenie biura rachunkowego, no to jeżeli mamy niski abonament, no to się też będzie przekładać niestety na jakość świadczonych usług. Zgadza się, bo to nie niska cena prowadzi do tego, że nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich zasobów do obsługi danego klienta. Czyli biuro rachunkowe to też sugeruje, tak, że biuro rachunkowe, no, to jest prosta kalkulacja, tak? No, ja nie może biuro rachunkowe prowadzić rachunkowości spółki za 200 zł miesięcznie. Absolutnie. No teraz to chyba nic biuro rachunkowe takie nic nie może prowadzić za 200 zł. Z rok temu chyba trafił się do mnie klient, który płacił 300 zł miesięcznie za obsługę spółki z o.o. i potem się okazało, że płacił, ale tam nic nie było zrobione. Nie? To jest też no problem, tak, no to jest zawsze właśnie problem taki w kwestii kompetencji biura rachunkowego, no bo nie każdy biuro rachunkowe też wie, jakie są kompetencje zarządu, nie każdy zarząd wie, jakie obowiązki na nim spoczywają i takie biuro rachunkowe przyzwoite, no powinno też ten zarząd troszeczkę czasami uświadomić po prostu, co do niego też należy, No żeby ten właśnie, zarząd troszkę się orientował w tym, co jest istotne, jakby jakie są jego obowiązki, tak? A uważasz, że biuro rachunkowe powinno być takim złym policjantem? Myślę, że to nie zaszkodzi. Taka ostrożność, takie oczywiście w granicach, tak? Natomiast ja stoję na stanowisku, że lepiej zdecydowanie trzy razy bardziej zwrócić na coś Powiedzieć uwagę. Klientowi, że jest ryzyko? Tak. Zwrócić uwagę na to, tak jak no, z praktyki swojej, tak jak generalnie rzecz biorąc, jak klient bardzo jest taki, żeby coś tam zrobić w jakiś sposób, który ja nie do końca rekomenduję, to po prostu no, oczekuję, że on jasną dyspozycję wyda, tak, bo gdzieś tam na końcu no to jest jego odpowiedzialność za no to. Właśnie, a mamy taki case. Przynoszę do biura rachunkowego fakturę, księgowość mówi, ja tej faktury nie zaksięguję, bo uważam, że ten koszt nie jest związany z działalnością gospodarczą. Ja mogę wymóc na biurze rachunkowym, żeby ta faktura została ujęta w kosztach uzyskania przychodu? No ja nie, my jako biuro rachunkowe nie jesteśmy tutaj od odoceniania osądzania tego i oceniania, tak? Generalnie rzecz biorąc, oczywiście jest biuro rachunkowe powinno to ująć, ale powinno jakby na wyraźną dyspozycję klienta, tak? No właśnie, potem biuro rachunkowe po prostu poprosi o maila. Proszę o dyspozycję, że możemy księgować, tak, i nie powinno być problemu. Bo ja no czasami zdarzają mi się też takie rozmowy z klientami i tak dalej i po prostu uświadamiam, że to pociąga za sobą jakieś ryzyko, tak, zaksięgowanie tego, czy jakaś tam inna działalność, ale i żeby klient był tego świadom, tak, że jeżeli się coś, nie wiem, gdzieś jakoś przy jakichś czynnościach sprawdzających, przy czynnościach kontrolnych gdzieś wyjdzie, że czy też urząd orzeknie, bo to też jest taka prawda, że jeżeli mamy kwestie podatkowe, to sam dobrze wiesz na pewno, to bardzo dużo rzeczy jest uznaniowych, również po stronie urzędów no, zgadza skarbowych, się. Prawda? Więc jeżeli urząd skarbowy uzna inaczej, że coś jest, no to już wtedy tak jakby klient jest świadom no tego i niestety i był ostrzegany przed jest jeszcze, tym, jest jeszcze tak, że ten błąd nie wyjdzie za miesiąc, tylko on może wyjść za 3-4 lata dopiero, przy kontroli ewentualnej. Nie? Może wyjść, mi też tak sądzę, no też urzędy korzystają z tych narzędzi informatycznych coraz częściej jakby mają już takie jakieś procedury pookreślane. Tak. Myślę, że to głównie póki co jest dotyczy VAT-u, tak? Gdzie te błędy właśnie wychodzą po dwóch, po trzech latach, jakieś niewielkie, że tam ktoś gdzieś rozliczył kwotę, nie wiem, od podatnika nieaktywnego, czy jakieś takie rzeczy, więc trzeba mieć tego świadomość, że po prostu poza tym, że nie wiem, w tej chwili tam wyjdzie mniej podatku do zapłaty, tak? Ale to nie znaczy, że to już jest temat zamknięty, tak? Bo de facto mamy 6 lat praktycznie tego okresu karencji, tak? Zgadza się. Wybraliśmy już biuro rachunkowe, przedstawiona zostaje nam umowa.
Co w umowie? Na co zwrócić uwagę w umowie? No, umowy to jest temat rzeka, można by powiedzieć. I można w dowolny sposób napisać jakieś przedziwne rzeczy. Sam swoje umowy, właściwie co podpisuję kolejną, to coś tam w niej zawsze zmieniam, zmieniacie, poprawiam, dodaję. Tak. Na pewno ważne jest to, i to ja u siebie stosuję, żeby podzielić obowiązki. Co jest po stronie biura, co leży po stronie klienta. No i to jest bardzo dobry wątek, bo widziałem wiele umów z biurami rachunkowymi, gdzie nie było wprost określone, co biuro rachunkowe robi, więc klientowi wydawało się, że to będzie robić biuro rachunkowe, a na koniec dnia okazywało się, że to nie robiło biuro rachunkowe. Czyli zakres obowiązków musi być wyszczególniony, tak żeby dwie strony wiedziały, za co odpowiadają i co... To jakie ma obowiązki, prawda? Tak, to jest bardzo ważne, bo tak jak też wcześniej mówiliśmy, no, zarząd nie musi się na księgowości znać, no po to bierze biuro rachunkowe. Dokładnie. Żeby ktoś to poprowadził. No i tak jeszcze przepraszam, że ci przerwę, też wydaje mi się, że to musi być tak opisane, że przedsiębiorca mały, średni, który nie ma styczności, czy to jest jego pierwszy biznes, tak żeby też rozumiał, co ma się zadziać, prawda? No żeby to było i też warto pytać biuro rachunkowe, czy warto też pewnie umowę skonsultować z prawnikiem, ale warto zapytać, co tak naprawdę ten zapis tutaj oznacza i za co będziecie odpowiedzialni. Tak. No bo to też jest, też często gdzieś tam się czyta na jakichś forach branżowych, że nie wiem, ktoś tam nagle księgowy wyliczył tyle podatku, czy że tam się okazało, że ktoś przegapił, nie wiem, że przekroczył próg do zwolnienia z VAT-u, tak? I już musi płacić ten VAT. Czy no przeróżne rzeczy, no głównie to są może jacyś mniejsi klienci, którzy są zazwyczaj, znaczy nie zazwyczaj, no część z nich rozumie potrzebę płacenia podatków i konieczność tego, natomiast no dużo tych mniejszych to tak jest nastawionych na to, żeby tego podatku jak najmniej zapłacić. I oni oczekują często od biura rachunkowego, że biuro rachunkowe będzie szukać optymalizacji. Zrobi tak, że te podatki nie będą i są zdziwieni, jak te podatki są do zapłaty. Ja często takim klientom mówię, ja teraz troszeczkę przedstawiłem się z tych mniejszych, już staram się nie obsługiwać i często z tymi mniejszymi klientami to rozmowy takie były. Ja im zawsze tłumaczę, że najtańszą formą uniknięcia opodatkowania jest po prostu zapłata podatku, tak? Bo po prostu mnóstwo jakichś faktur się pojawiało nagle, które w ogóle były jakieś dziwne, kupowali przeróżne jakieś rzeczy, no to prosta kalkulacja jest, że jeszcze trzeba oprócz tego, że to tylko 20% z tej kwoty odzyskujemy. No tak. Musimy wydać 100, żeby odzyskać tak. 20. Więc to generalnie rzecz biorąc tak wyglądało. Natomiast wracając do umowy. Mamy zakres obowiązków, to na pewno. Co jeszcze? Tak, zakres obowiązków. Terminy. To jest obowiązki. Dokładnie. I terminy to jest chyba podstawowe dwie rzeczy, tak? No bo cała reszta to są jakieś... Ale te terminy tak, zarówno dla klienta, jak i dla biura rachunkowego, prawda? No bo tak też biuro rachunkowe musi mieć czas, żeby wyliczyć podatek do 20 i nie może być pewnie tak, że klient przesyła dokumenty 20. Tak, no to logiczne jest, że to się a nie. A jaki macie termin? To pewnie zależy od umowy, ale... Zależy od wielkości klienta, tak? Przy większych firmach, no to ustalamy te terminy zawsze indywidualnie. Zazwyczaj tak, że te dokumenty spływają co najmniej w dwóch, trzech partiach, tak? Żeby to można było na bieżąco księgować. Okay. Z mniejszymi klientami, którzy dostarczają jednorazowo, no to ten termin tam zawsze jest gdzieś w okolicach 10 ustalany każdego miesiąca. No bo to daje ten zapas, tak, i wiadomo, weekendy jak się układają różnie, te terminy wypadają, że święta, nie święta. No dla nas to niestety to niewiele dają nam te święta, wręcz dezorganizują pracę zawsze. Po to musimy ten termin mieć zarezerwowany, żeby sobie te podatki na spokojnie policzyć, zadać pytania jeszcze do ewentualnych dokumentów. Czasami się zdarza, że te dokumenty trafiają niekompletne, czyli jeżeli jest to spółka, no to na podstawie wyciągu bankowego, powiedzmy, jesteśmy w stanie zidentyfikować jakieś braki. Więc termin około 10 to jest taki termin, myślę, już z takich ostatecznych w zasadzie, tak? Niektóre biura mają, wiem, że do 5 terminu, więc to jest to. No i też tak jakby drugostronnie mamy zobowiązanie takie, że jeżeli klient zachowa ten termin do 10, no to my się zobowiązujemy, że my te podatki podamy mu nie 20 no o 17.50, tylko tam 3 dni przed terminem zapłaty, tak?
generalnie. To też jest ważne. Tak. Pewnie też możemy się umówić z biurem rachunkowym, jeżeli będzie jakiś miesiąc, gdzie będzie bardzo duży podatek, no to też biuro, możemy oczekiwać, że biuro powie nam znacznie wcześniej, tak? O tym, znaczy oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, czyli tam po 6, 7, 8 dniu, że zawiadomi nas o tym, że będzie wysoki podatek. Tak, my jesteśmy, my, no to też potem z biurem rachunkowym to jest współpraca długofalowa, tak? To się wzajemnie siebie uczymy. No tak. I klient współpraca jest i taka, co tak? Jeżeli zrobić. Są klienci tacy, którzy mają takie tendencje do płacenia dużych podatków, ale nieregularnie, bo ktoś, kto płaci podatek duży, ale cyklicznie, to jest przyzwyczajony i dla niego tam nie jest to zdziwienie, tak? Ale są klienci, którzy realizują jakieś dłuższe, długofalowe przedsięwzięcia, które kończą się jednorazowo i wtedy jest obowiązek zapłaty dużego podatku, no to wtedy oczywiście, tak, to jest mobilizacja po obu stronach. Od klienta musimy uzyskać stosunkowo wcześnie dokumenty po to, żeby to poksięgować, żeby ten podatek możliwie wcześnie można było podać, tak. Mamy obowiązki, mamy terminy, mamy oczywiście wynagrodzenie. Co jeszcze jest ważne z Twojego punktu widzenia w umowie z biurem rachunkowym? Termin wypowiedzenia umowy? No to termin wypowiedzenia, no to też już jest jakby, no to jest istotne oczywiście i też kształtujemy to dowolnie. Tak? Zadam Ci jeszcze inne pytanie. Też spotkałem się z taką opinią, nie będę zmieniać biura rachunkowego w trakcie roku, chociaż jestem z niego niezadowolony, bo jesteśmy w trakcie roku. Ja zawsze mówię, że to jest jak gdyby oczywiście będzie to wiązało się z nakładem pracy pewnie nowego biura, ale jest to do zrobienia, prawda? Zdarza Ci się przejmować klienta w trakcie roku? Zdarza mi się, aczkolwiek jeżeli jest taka możliwość, to zawsze też klientów zachęcam, żeby poczekali do... Mimo wszystko, tak? Tak, że jeżeli są w stanie oczywiście, tak? Zawsze proponuję, że jeżeli są w stanie, to... Bo ja wiem po prostu z doświadczenia, że to przejmowanie w trakcie roku to jest takie, że nam się rozciąga bardzo dużo, bo jeżeli są problemy z tamtym biurem, klient odchodzi, to tamto biuro już nie jest chętne do współpracy, więc albo odda wszystkie dokumenty i księgi w takim stanie mocno średnim, powiedzmy, albo będzie to trwało bardzo długo. Okay. To też jest pytanie, tak, no biuro rachunkowe, z mojego doświadczenia wiem, że jak się zmienia, to raczej jak klient jest zadowolony, to biuro rachunkowego nie zmienia, tak? I po prostu to się odbywa rzadko, więc jeżeli ktoś zmienia biuro rachunkowego, to głównie chodzi o sytuację, tak, to jest problem, to jest konflikt, albo jest problem, albo są błędy biura rachunkowego i klient chce jak najszybciej zmienić to. Czasami jest też taka kwestia, że po prostu mogłoby, bo ja często tak mam, że ktoś przychodzi, narzeka, mówi, że biuro fatalne i tak dalej, ale jak ja potem sobie poprzeglądam, co tam się działo, to nie widzę jakichś takich kardynalnych błędów. No tak, czy bo ktoś takiego może mówić, że jest niezadowolony, dlatego że biuro rachunkowe nie doradza mu podatkowo. Czasami są kwestie też takie po prostu komunikacji, tak, między ludźmi. Że czegoś innego się spodziewał od biura rachunkowego. Tak, mi się też mi się zdarzało, też często przy nawiązywaniu współpracy, bo to jest też, możemy nawiązać współpracę, jak mamy nowy podmiot, wtedy mamy czystą kartę, no, zaczynamy od jest zera najlepiej i jest, dla biura jest najlepiej, ale są też sytuacje i to w większości chyba przypadków, gdzie przejmujemy już istniejący podmiot, tak? I wtedy jak przejmujemy ten istniejący podmiot i ktoś, nie wiem, przychodzi i już wie na przykład, że jest źle poksięgowany, bo już często klient przychodzi i mówi, że wie, albo nie wiem, że było księgowane, albo on nie wie, co było księgowane, albo po prostu nie ma wiedzy na ten temat, no to wtedy też się zastanawiamy. Ja wtedy zaznaczam klientowi, że istnieje ryzyko takie, że jeżeli się oczywiście decydujemy na prostowanie tego wszystkiego, to będzie konieczność wstecznego zaksięgowania tych dokumentów jeszcze raz, tak, zrobienia tego wszystkiego od nowa. Z Twojego punktu widzenia, w czym biuro rachunkowe pomoże podatnikowi? Jaki jest standardowy zakres usług biura rachunkowego? No na pewno... Bo to też jest, bo to nie bez powodu pytam o to, bo czym innym są kadry, a czym innym są podatki, prawda? Tak, to znaczy, bo to, no to też jest właśnie pytanie, jeszcze kwestia taka, czy każde, nie każde biuro też jest w stanie świadczyć obsługę kadrowo-płacową, tak? Klienci najchętniej by to trzymali wszystko w jednym miejscu, ale różne się zdarzają przypadki i u nas też są tacy klienci, którzy kadry gdzieś prowadzą, my prowadzimy księgi,
Ale generalnie no, oczekują, że to się zdarzy w jednym miejscu. W czym możemy pomóc? No, przede wszystkim w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych, obliczaniu tych podatków. No, możemy pomóc chociażby we wskazaniu drogi, jeżeli nie znamy rozwiązania, tak? Bo my też mamy wiedzę, obsługujemy jakieś konkretne branże, widzimy, że jeden to robi w jakiś sposób taki sprytny, to jesteśmy w stanie tą niejako tak transfer wiedzy jakiś przeprowadzić, prawda? Podpowiedzieć, że to można zrobić tak, albo można zrobić inaczej. No, mamy też jakieś własne pomysły, jak można coś rozwiązać, jak to powinno być zorganizowane, tak? Czyli po prostu możemy podpowiedzieć, w jaki sposób pewne procesy wewnątrz firmy zorganizować, żeby to lepiej działało. Oczywiście to chodzi głównie o te procesy takie z dziedziny obiegu dokumentów, czy też, nie wiem, jakieś finansowe, tak? Natomiast no, nie pomożemy tam, nie wiem, w pozostałych kwestiach dotyczących zarządzania biznesem, tak? Mimo, że widzimy pewne rzeczy, jesteśmy w stanie przeanalizować to, ale to nie jest nasze zadanie, tak? Okay. A za co biuro rachunkowe odpowiada? No, za prawidłowe policzenie zobowiązań podatkowych, tak? Za to ogólnie, do czego się zobowiąże w umowie tak naprawdę, tak? Bo ja nie wiem, pewnie w jakieś pokrętne umowy mogą być, gdzie biuro rachunkowe w zasadzie może w ogóle żadnej odpowiedzialności nie ponosić, tak? No, myślę, że mogą być takie umowy. Albo jest biuro rachunkowe, zastrzega, że ponosi odpowiedzialność tylko do wysokości otrzymanego miesięcznego wynagrodzenia, na przykład, nie? Biuro rachunkowe za to. No oczywiście, jak nie wiem, podatek wychodzi niezgodny z oczekiwaniami klienta, no to biuro rachunkowe nic z tym nie zrobi po prostu, tak? Jeżeli on jest oczywiście poprawnie skalkulowany. No tak. Natomiast jeżeli, nie wiem, ten podatek został błędnie skalkulowany i to się okaże, no to biuro rachunkowe nie odpowiada za różnicę w kwocie tego podatku, tylko odpowiada wówczas za ewentualne odsetki, które są od tego zobowiązania, tak, chociaż... To jest najczęstszy przykład. Bo to myślę, że jest najważniejsze, że jeżeli biuro rachunkowe źle wyliczy kwotę podatku, ona będzie za niska i okaże się, że musimy dopłacić podatek, to nie jest tak, że możemy przyjść z roszczeniem do biura rachunkowego o zapłatę tej kwoty podatku. Możemy przyjść z roszczeniem o zapłatę odsetek. Tak, odsetek, jakichś kar, które się z tym mogą ewentualnie wiązać, natomiast nie samej kwoty podatku. Podatek jest podatnika, tak? I to jest to trzeba mieć na uwadze i sądzę, że nikt tego nie oczekuje, żeby biuro podatki za niego płaciło. Natomiast no, to też jest z praktyki wiadomo, że ten podatek policzony jest nie zawsze jakby błędy wynikają z tego, że się biuro pomyliło. Że był błąd rachunkowy. Różnie bywa, tak? Tu pewnie zaraz przejdziemy do kolejnego tematu, jakie błędy klienci popełniają. No właśnie, dobrze to o tym powiedziałeś. Moje ostatnie pytanie z punktu widzenia biura rachunkowego. Jakie błędy popełniają klienci w kontakcie z biurem rachunkowym? W komunikacji, w przekazywaniu, nie przekazywaniu, może są klienci, którzy ukrywają. Jak ty to ocenisz? Jakie najczęstsze błędy klientów we współpracy z biurem rachunkowym? O, podstawowy błąd, chyba z którym się pewnie większość biur zmaga, to jest terminowość w przekazywaniu dokumentów. To jest podstawowa sprawa, bo zapisy umowne są jasne, a te dokumenty i rzeczywistość idą swoją drogą, tak? No generalnie te narzędzia informatyczne ułatwiają to, bo już odpada argumentacja, że klient nie miał czasu przyjechać, nie wiem, tam pójść na pocztę, włożyć w kopertę tych dokumentów, to ułatwia zdecydowanie. Podstawowym błędem jest terminowość w przekazywaniu dokumentów, tak? Drugim jakimś błędem jest nieopisywanie tych dokumentów. Klienci czasami są zdziwieni, że nie wiem, że my zadajemy dużą ilość pytań do jakiegoś dokumentu, ale nie, jakby docelowo za tym stoi ich interes, żeby właściwie dane transakcje były udokumentowane. Bo jeżeli... No nie bez powodu biuro rachunkowe pyta, no to nie z czystej ciekawości, tylko po to, żeby to dobrze opisać. Tak. W relacji potem z urzędem skarbowym. Ja czasami mam wrażenie, że właśnie no problem głównie, główny problem to jest właśnie w wyegzekwowaniu odpowiednich dokumentów. Częstym problemem to jest prozaiczne takie i zabawne dosyć, ale jest błaha sprawa wyciągów bankowych po prostu. No właśnie. Klienci często nie chcą dawać.
Dawać dają, tylko oni nie rozumieją, jakby, że wyciąg bankowy to musi być wyciąg bankowy, dokument wyemitowany przez bank, który się nazywa wyciąg bankowy. Dostają jakieś przeróżne tam rejestry operacji, zestawienia. To są dokumenty, które nie są dokumentami, które my możemy poksięgować. Tak? Mhm. I często się okazywało, gdzie już nie byliśmy w stanie wyegzekwować takich dokumentów. I po prostu się, no tymi, coś musieliśmy zaksięgować, więc na podstawie tego. I często się okazywało, że te były niekompletne, tak? Tam jest, okay. Bank też inaczej klasyfikuje, przypisuje do terminów te z granicznych okresów. Transakcje mogą być w innych zupełnie okresach ujmowane. Inna sprawa jest taka, że po prostu, i też się takie sytuacje zdarzają, że jeżeli prosimy o wyciąg bankowy, no to nie po to, żeby sprawdzać, na co klient, na wydaje, co klient pieniądze, wydaje pieniądze. Oczywiście. Poza tym no poniekąd wiemy to, tak, bo widzimy faktury i tak dalej, ale zdarzają się sytuacje takie, no to już są takie absurdalne, że po prostu dostajemy jakieś wycinki, tylko fragmenty, te, okay. które klient uzna za ten. I to nie może klient od nas oczekiwać, że będziemy wtedy prawidłowo zadowoleni z tego, że przekazał taki dokument. Tak, i że prawidłowo nasze usługi zrealizujemy, tak, bo jak da wycinek z tych, przyniesie, załóżmy, 5 faktur sprzedaży, a miał, nie wiem, 7 wpłat jakichś, tak, czyli okay. dwie faktury albo zapomniał wystawić, albo nie chciał po prostu wystawić, tak. Jasne. A mając tak jakby wyciąg bankowy, pomijając fakt, że przy pełnej księgowości to jest obligo, tak, bo musimy zaksięgować go, to jesteśmy w stanie właśnie te brakujące dokumenty wyłapać i w ten sposób też klientów kontrolujemy, bo oni też są zabiegani, mają swoje te i też zwracamy uwagę, że nie wiem, tu była wpłata, nie ma faktury, nie wiemy, co to jest, tak, czy nie wiem, czy chociażby czasami też się zdarza, tak, wspólnik pożyczki udziela do spółki, no to też jest kwestia podatku, no tak. Znaczy podatku lub nie, tak, no w spółkach tych kapitałowych, no to mamy problemu zwolnienie. Nie ma, ale w spółkach osobowych. No ale dobrze, jeżeli będzie dokument też pożyczki, prawda? Tak, czy uchwała też, które... I to są rzeczy, których też no biuro rachunkowe gdzieś tam pilnuje, tak, okay. generalnie rzecz biorąc. Czyli klienci nie donoszą dokumentów. Nie, tak, to jest podstawowa sprawa. No, jak już się są tam odpowiednio wypytani, no to już zazwyczaj chcą. Też jest ważne to, żeby biuro rachunkowe potrafiło wytłumaczyć, dlaczego, do czego te informacje są potrzebne. Tak? Ja myślę, że w ogóle wzajemne zrozumienie obowiązków, jakie są, to po prostu ułatwia zdecydowanie współpracę. Tak, tak, no główne te błędy to są to, plus no błędy też często się biorą z tego, że klient coś zrobi za szybko, okay. zanim skonsultuje, tak? No i tu jest kwestia taka, że czasami klienci robią coś za szybko, nie skonsultują tego, nie wiedzą tego. My jesteśmy w stanie pewne rzeczy też zrobić, ale też klient jak ma zamiar, nie wiem, prowadzi jednego rodzaju działalność, chce zacząć robić coś innego i tak dalej, to też powinien dać sygnał. Nie to, że biuro rachunkowe mu ustawi cały proces tutaj, ale na przykład biuro rachunkowe wskaże, nie wiem, żeby sprawdzić, czy ta sprzedaż jest na takiej stawce, czy na innej stawce, żeby to rozważyć, tak, no to tu się kłania kontakt z doradcą podatkowym, który to przeanalizuje i te procesy w jakiś sposób poustawia. Często Jasne. Klienci zrobią, jak uważają, bądź ktoś im tak podpowie, no i potem z tego się ciągną jakieś tam konsekwencje, korekty, konieczność składania korekt, płacenia jakichś kar, odsetek i tak dalej, tak? Okay. Które już w 100% oczywiście są klienta. No tak. Super, Jakub, bardzo dziękuję za spotkanie. Moim i Państwa gościem był Jakub Panocki, współwłaściciel biura rachunkowego Korekt. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.